To jest przecież jakaś tragedia, tragedia, wszędzie jest ten śnieg, wszędzie, po prostu od mojego domu, nawet w domku mam śnieg, wiecie, on już się rozprzestrzenia po tym całym Palionowie i jeszcze dodatkowo jest masa, dosłownie masa śniegu i to jeszcze u mnie na chacie, już mam tego serdecznie dosyć i mnie denerwuje już, serdecznie mnie denerwuje ten Yeti, no bo on tutaj totalny syf robi, ja muszę teraz sprzątać po nim tutaj ten śnieg, bo ostatnio jak tutaj był i mi tutaj mroził tą Javierę, to mnie, kurczę, zostawił masę śniegu i mnie to bardzo denerwuje, no ale nieważne widzowie, dzisiaj będziemy naprawiać szkody po tym szkodniku, jak widzicie muszę odśnieżać pół chaty z tego powodu, że on tutaj, kurczę, mi ciągle te bloki rozstawiał, no i to tak to właśnie wygląda. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie również kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są codziennie o godzinie 19:19, więc myślę, że warto, a dodatkowo są na plusie również odcinki o godzinie 14:14, serdecznie was tam oczywiście zapraszam. Dobra, kończę już to rozwalanie tego śniegu, już mam tego dosyć, jeszcze dodatkowo on mi zniszczył tą trzcinę tam, bo znaczy nawet nie on tak bardzo, chociaż to był, nie, to był on! Bo tam jeszcze był bałwan tutaj taki, on też mi niszczył masę rzeczy. Na przykład bałwan, oj, to jest ciekawa informacja, zniszczył mi enchant. Czajcie, on jakoś podszedł do tego i mi go zniszczył, ja go musiałem na nowo stawiać. Nie wiem, nie wytrzymał po prostu. Taki koszt, 4 obsydiany plus 2 diakse dodatkowo musiałem poświęcić na to, żeby ten enchant z powrotem wrócić. No po prostu tragedia jakaś. Dobra, ostatnie już tutaj te szlify, patrzcie tam w ogóle, widzicie to? Nie mam trzciny, wszystko mi się zniszczyło. Dobrze, że tą trzcinę zebrałem, bo nie wiem, czy by ona mi tam, kurczę, się nie zniknęła. Więc patrzcie, mam tutaj trzcinę, ale trzeba to na nowo zasadzić, bo ja potrzebuję tą trzcinę jak nic innego, kurczę. Dobra, rozwala. Wow, wow, wow! Tutaj za mocno to rozwaliłem. Dobra, rozwalmy to. Rozwalmy to, tutaj wszystko. Na szczęście mam szybki kill off. Szkoda, że nie mam sliktarza, tak to bym ten lód zebrał, ale biorąc pod uwagę, że tu się wszystko tak szybko zamraża, no to za chwilę mogę tu znowu mieć ten lód, więc nie wiem po co to naprawiam, ale dobra, niech jest. Dobra, mamy to zrobione, teraz trzeba tutaj wodę przynieść. To jest najgorsze, że trzeba po tą wodę zdać. Dobra, lecimy tu, bo tu mam taki stawik, z którego sobie zabierzemy wodę po prostu. Co to jest? Czekajcie, wezmę sobie tą wodę, naprawię już tą trzcinę, ale ogarnijmy co tutaj jest. Uwaga, 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 to jest jakaś skrzynka na śniegu postawiona. Jeszcze tak nie widziałem skrzynki postawionej, dobra, sprawdzamy. Co? Czy Yeti nagrał mi jakąś głosówkę na płytę? Naprawdę? Dobra, sprawdzamy to, muszę to sprawdzić. Bierzemy tą płytę, biorę tą skrzynkę, rozwalamy to. Ale czekajcie, bo ja nie mam nawet tego czegoś do odtwarzania płyt, szczerze mówiąc, będę musiał to zrobić. Ale dobra, jeszcze zanim to sprawdzimy, to ja chcę naprawić to, co tutaj mam, bo to już, kurczę, tak nie może być. Jak już się za to chwyciłem, to muszę skończyć naprawiać, więc szybko to skończymy. Ale jaka głosówka? O co chodzi? Ja totalnie nie rozumiem. Przecież to jest... Jak w ogóle? Po co mi głosówkę wysyła ten Yeti? Nie wiem, może chce mnie przeprosić, Może chce mnie przeprosić. To by było w sumie całkiem miłe, jakby mnie przeprosił za to, że mi tutaj takie niemiłe rzeczy robił. Ej, co jest? Dobra, tak. Ja nie wiem, patrzcie, bo tutaj jest taka ciekawa w ogóle, tak abstrahując już od tej sytuacji. Patrzcie, tutaj stawiam wodę, tu stawiam wodę i teraz jakbym postawił tu, to się... Nie, jeszcze się nie, ale tu jak postawię? Pa, wszystko się naprawiło. Niesamowite. Niesamowita mechanika gry Minecraft. Dobra, mamy to naprawione. Tutaj ostatnie wsadzimy tą trzcinę, żeby ona sobie tutaj pięknie rosła. Żebyśmy mieli, prawda, do tych wieśniaków, bo ja nie mogłem z nimi handlować, jak to miałem zepsute. I zaraz odczytujemy tą głosówkę. Z tego, co pamiętam, to coś do odtwarzania płyt. Nie pamiętam, jak to się nazywało, ale jakoś się to nazywało. W każdym razie będę na to mówić odtwarzacz. To się robiło chyba z diamenta i z drewna, i z tych desek, tak mi się kojarzy jakoś. Tylko pytanie, czy ja mam deski teraz. Boże, ja nie mam drewna, już to na ostatnim odcinku mówiłem. Nie wiem, gdzie ja mam wszystkie rzeczy, naprawdę. Nie wiem, mi się to wszystko potraciło jakoś. Nie mam w ogóle desek nie mam na przykład, nie? Nie wiem, o tu są, dobra, mam, dobra, znalazły się. Dobra, czyli je po prostu trzymałem w innej skrzynce. Ja nie wiem po co ja mam posegregowane. Aha, nie mam diamenta. Dobra, tu jest chyba diament jakiś, w tym będę miał. W tej mojej ukrytej skrzynce. Oje, no masa diamentów, przecież ja ostatnio wygrałem z bzykiem. Wygrałem u niego diamentów masę, więc dobra. Tak to się robiło? Dobra, tak to się robiło. Okej, okay, mamy jukebox. Jukebox. Jokebox, nie wiem, joke to by był żart bardziej. Jukebox, dobra. Pytanie teraz, gdzie to postawić, tak żeby to było jakoś tak, żeby to miało ręce i nogi. I żeby to jakoś tak, wiecie, żebym mógł to jakoś, nie wiem, sobie tu muzyki słuchać czy coś tego typu. To w ogóle skrzynka była. Rozwalono mi skrzynkę stąd, nie wiem kto mi to rozwalił. Dobra, gdzie to postawić? Ej, nie wiem. Tu? Nie, tu będzie tak za bardzo, tak nachalnie za bardzo. A może tu? Patrzcie, zamiast tego. To jest to, tutaj idealnie będzie pasowało to. Mega dobrze, dobra, teraz pytanie tylko, gdzie mam postawić to. Dobra, to może sobie odłóżmy tutaj, na razie to nam nie jest potrzebne. Dobra, mamy tą płytę.
Boję się. Boję się tego słuchać, szczerze mówiąc, bo nie wiem, co tam usłyszę w ogóle i nie wiem, o co, wiesz, to też w ogóle będzie pierwszy raz, jak ja usłyszę głos Yetiego, jeżeli tam w ogóle jest nagrany głosówka, no ale tak to by wyglądało, no wiadomość, wiecie, no i jaką mógłby wiadomość nam dać, no zaśpiewać, no to i tak usłyszę jego głos, więc jeżeli to jest jakakolwiek wiadomość w formie jakby dźwiękowej, to musi, no po prostu musi być nagrana głosówka, no ale dobra. Dobra, jesteście gotowi, widzowie? Ja się trochę boję, ja się mega boję, szczerze przyznam, ale dobra. Lecimy z koksem. 3, 2, 1, 0. Siema, Chipson, byłem ostatnio pod domem Milki. Chciałbym się z nią spotkać. Czy mógłbyś umówić nam spotkanie? Co? Czekaj, co? O co? Czy to był głos... Nie, po prostu nie wytrzymam. Czy my naprawdę baliśmy się kogoś, kto ma taki głos? Nie, to się nie dzieje naprawdę. To jest po prostu niemożliwe. Ja biorę tego jukeboxa, Czekajcie, czy ktoś jest za serwer? Bzyku jest, ja idę do bzyka. Idę mu to puścić, no po prostu. Nie wiem, czy on słyszał jeszcze już głos od tego wariata, ale dobra, jak on to usłyszy, to się posika ze śmiechu przecież. Ale o co chodziło w ogóle, że jakiś... jak to było, że był pod domem Milki i czy mógłbym umówić im spotkanie? Nie wiem, o co tu chodzi, ale to jest niezły cyrk, naprawdę. Niezły cyrk, nie rozumiem tego totalnie. Dobra, gdzie jest Bzyku? Gdzie jest Bzyku? On gdzieś może u siebie na chacie będzie, czy coś takiego, czy tu gdzieś krąży. Oje, Bzyku! Bzyku! Halo, tu jestem. Chodź. Muszę ci coś pokazać, chodź, pójdziemy do ciebie na chatę. Bo tutaj niebezpiecznie w środku nocy tak łazić. O co chodzi? Chodź, muszę ci coś pokazać, dostałem coś. Nie uwierzysz co. Patrz. Nie wiem, czekaj, diamenta dostałeś. Ej. Oj. O nie. Oj. Yeti wlazł na serwer. Dobra. No. Nie jest kolorowo. Patrz, co dostałem akurat. A to jestem w tym temacie. Widzisz to? Yeti wiadomo Szypsona? O czym ty mówisz, że to jest? No stary, patrz. Chcesz to ten? Weź to odpad. Mam to włożyć? Dobra, aha, jesteś gotowy? Tak, no, dawaj. 3, 2, 1. Siema, Chipson, byłem ostatnio pod domem Milki. Chciałbym się z nią spotkać. Czy mógłbyś umówić nam spotkanie? Co? Czaisz bazę? On chce się spotkać z Milki. Nie, to się po prostu nie dzieje. To się nie dzieje, naprawdę. Nie. Aż cię popłakałem ze śmiechu, naprawdę. Jaki głup w ogóle śmieszny. No właśnie. My się boimy. No tak to pisze, nie? No chyba. Co? No, chyba, że to nie jest Yeti. To jest niesamowite, nie? Ale on ma taki głos? też, on chce się spotkać z Milki, nie? No właśnie, ale stary, ja ostatnio było taka sytuacja, że ja tam krążyłem koło tego domu mojego i widzę, że on krąży i on wchodzi do domu Milki, coś tam śnieg stawiał, jakieś tabliczki w ogóle pisał tam i no nie wiem, no właśnie, totalnie powalona akcja, nie? Ja powiem ci tyle, ja wiem, że on palionką się interesuje, skoro on się interesuje Milki, to ja naprawdę jaki nie to wiem, jest, jaki ale... to jest chłop na baby, ty! Że będzie tutaj teraz do jednej i drugiej, ale co może, za, jaki to jest... Po coś mu są potrzebne, bo może, wiesz co, musisz pogadać nie, z Emilem, no ale do czego? Przeprowadzić. Do czego niby miałaby mu być potrzebne? Bo może Emil, wiesz, coś tam z tym Yetim, no nie wiem, robi. Nie wiem, stary, co mam o tym myśleć, totalnie nie mam zielonego pojęcia, mega dziwna akcja, szczerze mówiąc, ale nie wiem, uważasz, że powinienem puszczać Emili tą płytę, czy raczej trzymać to w tajemnicy i jakoś to śledzić i obserwować z boku? Oj, ciężko powiedzieć, no jak to puścisz, no to otwarcie, wiesz, Emilia dowie się o tym wszystkim, a jeżeli zaczynasz to w tajemnicy... Dobra, wiesz co, mam pomysł, chodź, idziemy do tego domu od Milki. Mówisz? Zobaczymy, czy ona tam coś przypadkiem może nie ukrywa, bo wiesz, ja znam tam kilka jakichś takich ukrytych miejsc, może ona coś tam dalej w tych miejscach robi takiego, wiesz, na zasadzie, że nie wiem, że może tam, może ma jakieś ślady, może przeszukajmy skrzynki, wiesz co, chociażby, no, nie? Po tym wszystkim, co ta Emilia tutaj z tobą, że tak powiem, dymiła, to ja bym, wiesz, tutaj był ostrożny bardzo, ale naprawdę nie wiem, czy bym powiedział od razu. Patrz, widzisz to? Nie niszczyć... To ostatnio jak lazłem za tym Yetim, to on to napisał. To jest nienormalne, stary, co tu się dzieje. On pisze, że potrafi w ogóle. No jasne, chyba, że nie, to jest taki analfabeta. Co jest? Po prostu nie mogę. Czemu to jest w ogóle lód jeszcze w twojej... No o, to też on zrobił tak swoją drogą, tylko właśnie, kurczę, czekaj, bo ja potrzebuję wody, bo on mi tutaj zamroził to całe. Patrz. Ej, tutaj ale... Czekaj, on wszystko mrozi, on nawet zamroził tego, on nawet zamroził, słuchajcie, ognicho chyba. Czekaj. Tak, chyba tak, czekaj, o, działa? O, działa. Dobra, mega, uff. Już się bałem, ale że to mi zepsuje. To tutaj było ognicho, przecież my tutaj byliśmy, siedzieliśmy. Tak, on to wszystko robi właśnie, to jest, no, nie, no i to ognicho, o kurczę, oj. Tu naprawione, dobra, nie, jest okej, no będzie trzeba zrobić drugie ognisko po prostu. A to się szybko niszczy. No bo to, wiesz co to jest, patrz, to jest to.
No to drzewko takie ma. No, 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 a to jak się urosnąć? Stawia tak, to wygląda jakby było to na ziemi, jakby, nie? Ale fajnie, ciekawe. Bardzo fajne. Ciekawe no, takie zastosowanie. To nie ja wymyśliłem nawet, to przyznam szczerze, że a mi nie. A ten meszek da się zbierać ręką czy silk touchem? Ręką. A, ręką. Dobra, ważne, dobra. Dobra, chodź, chodź, idziemy do tego chodźmy, do domu Milki. Trzeba to sprawdzić. Walić meszek. A ty znasz jakiś tutaj tajną kryjówkę od Milki? Wiesz, wiesz co, nie wiem, czy powinienem ci mówić o tym, czy nie powinienem tego trzymać w tajemnicy, ale wiem, no, ale ona chyba sama też nie wie, że ja wiem, wiesz? Ej, ona ma tutaj ogólnie tego, ona to ma. No bo ja jej kradłem zbroję często, no w sumie możemy, niech prawda, niech, że tak powiem, jak to się mówi, niech, no nieważne. Walić kobiety! Co? Nie mów tak! Nie, no nie, żartuję. Nie wiedziałem, co chcesz powiedzieć, więc... Nie. Dobra, czekaj, przeszukajmy skrzynki. Szukaj wszystkie Uber tajna tajemnica. Dobra, tu mam coś takiego, ale to już kiedyś widziałem. Szukaj książek ogólnie z jakimiś informacjami, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Jak nie ma żadnej książki... Książki z information, no. Tam jest jakieś właśnie... widzisz, tam są takie kartki. 1, 21, 15. Możemy zjeść komuś ciasto. Nie no, nie jemy. Ja nie zobacz, jestem tu, widzisz te kartki? 1, 21, 15? Pokaż. Prawy górny róg. Co? Faktycznie. To jest ciekawe. I tu za bardzo nie wiem, o co chodzi. Ale trzeba zapamiętać. 1, 21, 15. To jest do zapamiętania. 1, 21, 15. Tak. Dodatkowo czekaj, szukajmy jakichś innych rzeczy. Tu jest płyta, ale tak, nie, dobra, przyznanie nie działki, jestem. Ale to zwykła płyta jest chyba. Dobra, tutaj nie. Dobra, chodź, idziemy na górę, zobaczymy magazyn, czy może w magazynie może coś ma. A co jak Emilia dostała właśnie płytkę od Yetiego, ulala, wyobrażasz. Chcesz to? Otworzyć tam tą płytę i sprawdzić? Myślisz, że jest no to godne uwagi? I sprawdzenia? Też nie wiem. O, pa, Yeti śpi! Nie, przestań spać. No, śpi, no piszę ci na o, dole, faktycznie, faktycznie! Muszę spać na chwilę. O, nie zwróciłem na to uwagi, bo byłem w skrzynce, ale... Co ty robisz tam? Tak, czekaj. List, ej, tu mam list od palionki. A, okej, okay, fajny list od palionki. Nic w środku nie było. Tam nic nie ma? No. I 5 enderpereł, ty! Co? I pa, płyty muzyczne. Chcesz wszystkie przesłuchać? No. Dobra, sprawdzamy. Teraz to już trzeba każdą płytę. Skoro Yeti się kontaktował ze mną przez płytę, to może być tak, że będzie się kontaktować z każdą inną osobą też przez płytę. Więc to trzeba sprawdzić. Te wszystkie skrzynki sprawdzić. Dobra, walej. Nie wiem, już nie chce mi się. Wywalone te skrzynki. Myślisz, że tam coś jest? Patrz, że one się nie daje się otworzyć ręką, widzisz? Dobra, sprawdzę. No właśnie, no, coś tu. Sprawdźcie. Pachnie brzydko. Nie. Pusto? Nie ma nic chyba. Czyli jednak fałszywy alarm, mówisz. Tak, ale wiesz, warto się było upewnić, a tutaj tak, patrz, to prawda, tutaj też jeszcze jest, o. Tutaj Emilii coś zabrakło. A, no, to wiesz co, wywalone, to nie nasz dom, no. Chodź, nas tu nie było. Ej, tu jeszcze trzeba sprawdzić, bo tu nie sprawdzić. Ej, tu też jest płyta! Co? Kolejną sprawdzam, no. Ej, tu jest książka jakaś, jest tu książka, czekaj. A nie, to top donatorzy. Dobra, czyli to nie. O dobra, nie. To nie wiem, stary, to nie wiem. Ja już, że tak powiem, się poddaję. Mamy płyty, czekaj, na dole też chyba była płyta jakaś, nie? No właśnie, nie wiem, musimy to sprawdzić. Czekaj, sprawdzam, czy tu jakaś płyta była. Tak mi się kojarzy, że tu gdzieś mi się... Dawaj, tak powiem... napiszę, Co, chcesz pisać do tego? Nie, no właśnie nie wiem, tak tylko napisałem, tak, może ten Yeti coś tam wiesz. Aha. Ty, mam tutaj dwie te same płyty, to raczej nie jestem. Dobra, widzę, ona ma cztery płyty łącznie, dwie te same mam takie wrażenie, wiesz? Ej, Szczypson, ty, a chodź tutaj na dół, a co to jest, czemu czekaj, jest? Już idę. Już idę, Mareczek, o co chodzi, dawaj, już jestem. Ty, ej, co to jest za miejsce, to widziałeś, pa? Co stary, tego nie było. Ej, co? Dobra, tego nie było. Tylko ja bym tam nie wchodził, wiesz, bo ja nie wiem, czy to nie jest coś... Ej, wiesz, tak? Takiego... Myślisz? Secret, top secret, czekaj, no ale zobacz, no, cztery emerald, na cztery diamentowe zbroje. Ej, coś tu jest nie tak. Stary, tu patrz, co jest. Pokaż. Jest zejście jakieś. Ty, dobra, to jest chyba kopalnia. Mówisz, że to jest dobry pomysł schodzić. Dobra, nie, może lepiej nie. Może lepiej nie, stary. Ten dom skrywa coraz więcej różnych tajemnic. Ja to bym skupił się na tych płytach. Chodź, sprawdzimy te płyty, żeby po prostu mieć jakikolwiek, że tak powiem, tutaj... sprawdzenie tego, czy to faktycznie jest to, co myślimy. Tutaj jest do odtwarzania płyt, więc sprawdźmy te płyty w takim razie. Uwaga, po kolei. Zobacz. Pierwsza płyta. Zwykła muzyka. Czekaj, a może wiesz... Myślisz, to, że może, to jest... że ukryta muzyka, wiadomość po czasie? Kod, no kod, tam Emilia, rozwalamy palionowo. A może to trzeba puścić od tyłu? Ty! Sekretny przekaz? Masz na myśli, że tu jest jakiś sekretny przekaz? Nie, no. Nie to jest zwykła płyta. Dobra, odpalam drugą, to jest ta sama, wygląda identycznie, pewnie będzie to samo. Tak? To jest to samo. Mhm.
To jest tylko potwierdzenie, że to jest zwykła płyta, proszę cię bardzo. Ale zaraz, tu jest też inna płyta, nie? Właśnie, no ja mam jeszcze dwie inne, jeszcze mam dwie inne. No, to musi być jakiś przekaz. Nie, no znowu muzyka. No nie, to jest normalne, normalna płytka, to nie jest nic takiego. Kurczę, to nie. No i ostatnie, uwaga. Znowu muzyka. Taka cicho nie, bardzo. No to... Oj, co, wyrzuciłem, sorry. Tam, wyrzuciłeś, no nic. Ale nie ma wiesz tego. Co, to nie jest to w ogóle. Ja nie chcę tych płyt w ogóle, bez sensu. Nie, odkładamy to, odkładamy to. Odłóż to tutaj gdzieś. Odłożyłem tu swoją siekierę. No, walić te płytki, ona jest tam totalnie... Nie, to stary, wiesz co, ogólnie beka w tym momencie, nie? No bo ja liczyłem na to, że coś odkryjemy, no mamy tylko tą wiadomość jedną, ale stary, co ona chce od... Co ten Yeti chce od Milki? Czyli powiedz mi, ale Szczepson, musisz mi powiedzieć, to no. Mówimy jej, tej Milcyki, czy nie? Nie, wiesz co, ja bym na razie to zachował w tajemnicy, wiesz, powiedziałem to tobie, jej nie ma na razie, więc na razie nic nie mówmy. Jest to dobry pomysł, zrobiłbym wiesz, tak bo, samo, Szczepson. Bo chodzi o to, że wiesz, że ona jak coś będzie wiedzieć, to może zareagować jakoś na to wszystko i po prostu pokrzyżuje nam plany, nie? A jeżeli ona nic nie wie, to wiesz, to ja ją będę obserwować i zobaczę tutaj, no, co się z tym dalej wydarzy. I muszę poczekać, może ona też dostanie jakąś płytę, wiesz o co chodzi. Nie wiem, stary, właśnie. Mega dziwna akcja to jest, ja już mam poczekajmy dość. Na rozwój sytuacji, ale jak tak, coś, dokładnie. To wiemy tylko jedno, że Yeti chce się spotkać z tak, ja chodź, właśnie, ja idę odłożyć tą płytę do tajnej skrzynki, tak żeby tego tutaj ja nie było widać. Ja się nie zapytałem, bo ty wiesz, co ten Yeti mówił, nie? Wiesz jaki był tutaj treść tej płyty, no ja wiem, że chciał się z nią spotkać, no ale... Po co? No tak, czy Szczepson, czy ty umówisz na spotkanie Milki? A. Ja ciebie teraz się muszę zapytać, czy ty zgodzisz się na to, co Yeti powiedział? No nie, no co ty, ale po co? Milki z Yeti, ale po co? Nie mam pojęcia. Nie wiem, nie, po prostu się musiałem zapytać, bo wiesz, tutaj mówimy, żebyś... Dobra, a czy ty byś umówił palionkę z Yeti? O nie, nigdy w życiu nie ma takiej opcji. Czemu nie? A może by ją zjadł? No właśnie, co? Nie, to by było źle, to by było tragicznie. To ty już nie jesteś, to ty już nie uważasz, że palionka jest okej? Nie, wiesz co, ale ja uważam, że palionka, wiesz, troszeczkę faktycznie podejrzane ruchy robi teraz, ale Yeti jest jeszcze bardziej podejrzany. Coś się obawiam, że wiesz co, no, niestety nie możemy tutaj pozwolić. Ten Yeti musi zostać uwięziony, musi zostać powstrzymany. Chcesz go uwięzić? No, wiesz co, trzeba go to jest dobry plan. Ja myślę, że do więzienia go wpakować by można było, no. Tak śnieży, nie? No śnieży za dużo, Szczypson, za dużo tego śniegu jest. Tak? No dobra. A jak ci tutaj zaśnieży wszystko? Tu mi już zaśnieżył, ja dzisiaj rano tu odśnieżałem, tu miałem tyle śniegu. Mnie to tak drażni, ja mnie to. Ja nie widziałem w sumie. Nie no, stary, tragedia. Dobra, wiesz co, ja będę obserwować dalej dom Milki, zobaczę czy się to pojawi. Jakby był tutaj gdzieś ten Yeti, dzwoń i dawaj jasne, znaka, że wiesz, że mi dał jakąś wiadomość, bo może, ej, może to każdemu członkowi. Może tak, może każdemu będzie chciał dać, no. To wiesz, to daj mi znać od razu, nie? Mhm, jakieś informacje o Yetim, coś, pisz do mnie, śmiało. Dobra. Jesteśmy kumple po faku, jasne. Trzymaj się Szczypson, trzymaj się ciepło, elo. Dobra widzowie, no niezła jazda bez trzymanki, jest ukryta, że tak powiem, wiadomość w płycie. No, jeżeli faktycznie taki głos ma Yeti, chociaż w sumie nie wzięliśmy tego pod uwagę, że on mógłby jakoś zniekształcić swój głos, tak żebyśmy właśnie się jakby tego nie spodziewali, że on ma jakiś inny głos, no ale nie wiem, póki go nie spotkam i nie usłyszę faktycznie jego głosu, no to nie wiem co mam o tym sądzić. Na dany moment myślę, że ma taki mocno średni głos, taki, że tak powiem, dziecinny i w ogóle niegroźny, więc chyba nie będę się go bał, no ale póki co będziemy obserwować sytuację i rozwój, jak to się dalej potoczy. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa.